Witam serdecznie wszystkich dyrektorów, nauczycieli, opiekunów, rodziców. W szczególności witam absolwentów, najlepszych absolwentów wińskich gimnazjów. Z pewnością dla uczniów, absolwentów wińskich gimnazjów oznacza to zakończenie pewnego etapu i przygotowanie się do kolejnej nowej roli, kolejnego etapu, jakim będzie szkoła ponadgimnazjalna. Pozwólcie Państwo, że z tego miejsca na ręce wszystkich najlepszych wińskich gimnazjalistów złożę słowa podziękowania, słowa gratulacji, bo ten rok, ten etap swojego życia kończycie z niezwykłym wyróżnieniem. Kończycie jako osoby, które możemy dziś nagradzać, nie mówiąc o tym, że odnieśliście niezwykły sukces. Tu na tej scenie zapraszamy nie tylko najlepszych gimnazjalistów, ale także maturzystów. Mam nadzieję, że spotykamy się nie po raz ostatni z tej scenerii, nie po raz ostatni z tymi najlepszymi wynikami, ale niezależnie od drogi, którą obierzecie przed sobą, którą wybierzecie, życzę, aby ta droga była dla Was jak najbardziej szczęśliwa, aby dawała Wam poczucie spełnienia i realizacji życiowych pasji. Życzę wszystkim dzisiejszym laureatom, byście mieli takie marzenia, byście w różnych dziedzinach czuli, że tak naprawdę tylko niebo jest waszym ograniczeniem. Że jeżeli będziecie mieli determinację i uwagę realizować własne pasje, możecie osiągnąć wszystko.